Hej, hej, witam was moi kochani w kolejnym odcineczku z Bloons TD6, moi drodzy. Bloons TD6, wjechała nowa Odyseja, będzie śmieszna, mam nadzieję, zobaczymy jaka. A zaczynamy od chwalenia się. Miała być super niespodzianka, bo mieliśmy dwa trzecie miejsca zdobyte. Niestety nas na ostatnich godzinach wydymali na szóste w elicie. Ale normalnie skończyliśmy na trzecim, także moi kochani, tak oto pojawił się pierwszy poważny medal na mojej kolekcji, czyli Boss Event Fert. Trzeba by jeszcze drugie i pierwsze kiedyś mieć i piki, no ale rozkręcamy się z naszą drużyną, rozkręcamy się z dzielną drużyną, damy se radę. Także tyle chwalenia, czekamy na nowego bossa i będziemy kontynuować. A co w Odysei? Poptatlon. Jak widzicie, ulubiony typ Odysei, czyli małpki idą na wakacje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bez Monkey Knowledge. Trzecia rzecz, Removable Cost Rate Disabled, czyli można za darmochę zdejmować przeszkody, czyli tu sobie zdejmiemy od razu opony. Tu chyba nic nie ma. Tu chyba też nic nie ma. Nie wiem, czy można ten wózek zdjąć, chyba nie. No i tutaj chatę z tyłu. No to takie... powiem wam szczerze. A, to jest rewers, czyli można sobie chatę zdjąć i tutaj coś budować na rewersie. No dobra, czyli musimy zaplanować, moi drodzy, drużynę, która będzie niezastąpioną drużyną, tak? Niezastąpioną drużyną. Zobaczmy, jakiego możemy wybrać herosa. Nie ma Etienne'a. Nie ma Etienne'a i to jest troszeczkę problem dla nas. Czyli musimy wziąć jakiegoś oryginalnego herosa. Jak dalekie są te rany? 60, 80, 70, 60. Okej. Okay. W sumie 80 maksymalna. Nie ma żadnych rund randomowych z tego, co piszą. Więc dawno Gwendoliny nie grałem. Czy Ezilkę sobie wziąć? Ale Ezilka to na te early game to taka se. Może strolujemy się z Patem Fusti? Co? Strolujemy się? A strolujmy się z Patem Fusti. No dobra, to teraz ile mamy miejsc na ławce? 16. Jest 16 miejsc na ławce i 5 map. Czyli wybieramy 3 małpy, które zrobią Island, które zrobią Skates. 3 małpy, które zrobią Skates. No to statek i statek. 3 małpy, które zrobią Skates. Statek i... I od czego my zaczniemy w ogóle? Nie będzie Monkey Knowledge, więc nie będzie tańszego statku, więc coś musimy taniego na early game. Myślę, że zaczniemy sobie po prostu od Darta, a później statki, albo od Pata Fusti. Dobra, dwa statki i Dart. Załóżmy, że to nam wystarczy na to. Tutaj coś musimy zaplanować. Ok, to do 80, to do 60 to easy. Nawet jeden statek nam wystarczy, więc nie musimy się tutaj martwić. Do 80 Alpin Run. Ok. Do 80 Alpin Run. Dwie ninja. To będzie dobry początek. Kamoledy. No jest problem z kamoledami i tam nie ma gdzie suba wstawić, więc weźmiemy... Znaczy ninja może zrobić w sumie sticky bombę na kamoledy. Ale dwóch ninjów trzeba by coś dodać tym dwóm ninjom, żeby było śmiesznie. Taki jakiś duży popping power, czy druida na przykład. O, jednego. Jednego druidka pod łapanie lików i rozbijanie ledów. Albo snajpera po prostu. O, dobra, to jest to. Jedziemy dalej. Co my tu mamy dalej? Tu mapka do 70. No dobra, statek i coś na środek, okej. Okay. Czyli weźmiemy sobie jeden statek, możemy dodać sobie subika i coś na środek, na jakiś dobry początek, jakiś darcik, niech będzie. Niech będzie, czwarta mapa, karty. No, karty alternate są, tu jest reverse, tu jest, a tu też są alternate, to mamy dwie ninja, dobra. I tutaj są alternaty, no to tutaj też, moi drodzy, dorzucimy sobie ninja, dwie ninja, żeby te sticky bomby nam szły i też snajpera, jakby był potrzebny, tak? Dobra.
Challenger i Snipera. I tutaj co mamy? Hard standard do 60, czyli co? Czyli statek, powiedzmy. Subiki Z2. Nie, jeden subik, czy dwa subiki, nie wiem w sumie. Druid jakiś tam snajper zapasowy. Aisa może bym chciał. Nie mamy nic kompletnie na eko i nie ma Herosa z pieniędzmi. Druidowe eko jest się. Statkowe eko, no to trzeba by też tych statków zbudować. No nic, zobaczymy. No widzieliście taki schemat też, jak ja się wybieram na taką Odyseję, nie? Staram się po prostu myśleć, czym konkretną mapę zrobię. Ojeju. I nie mamy kolców. I nie mamy kolców. Aha, disabled to nie znaczy, że za darmo, tylko że w ogóle nie da się zdjąć. Okej, okay, to zmienia postać rzeczy. Nie da się zdjąć. No dobra, to zaczynamy od darta. Trzecia runda. Zobaczymy, jak przeżyjemy czwartą rundę. Tu mieliśmy darta i dwa statki postawić, więc no... Więc zarabiajmy na statki, bo w czwartej by się przydał jakiś extra popping power. Zabijaj, darcie! Ojojoj, tracimy jedno życie. I nie mamy Benjamina, nie odzyskamy tego życia. Szybko tutaj jakiś ten... Tu, ten statek może tak zrobimy, niech dobija. Tam jeszcze jak coś ucieknie, to będzie dobijał, nie? Miejmy nadzieję, okej. To teraz spróbujemy gdzieś tutaj pata Fusti sobie zorganizować. Nie, ten pad byłby tutaj spoko. Chcielibyśmy sprzedać tego darta, stracić tam 50. Tak zrobimy, sprzedamy tego darta i postawimy tutaj pata, jak będziemy mieli ile? 660. Ten dart już i tak nam się nie wróci do puli. Ale tego darta będziemy mogli sobie w inne miejsce postawić. To może być dobre miejsce na pata Fustiego. Tak prosto. Czyli przy 660 sprzedajemy to i stawiamy naszego pata Fustiego. O. Z pingwinkiem i niech on sobie tu leje. Damy go na strongi. Będzie naszą ledową obroną. I niech on sobie tutaj dziubie. Co tutaj mieliśmy zrobić? Jeszcze darta, dwa statki. Mamy tu przewidziane do 60 fali. No to nie jest jakiś problem. Kamoledy nam statek załatwi, więc teraz będziemy robić sobie tutaj po prostu grapeshoty. Tak mi się wydaje. Może to jednym statkiem obskoczymy i oszczędzimy sobie coś. To jest tylko do 60, więc to nie jest jakiś problem. Natomiast mamy pata Fust i jestem szczęśliwy. Fusty the Snowman z pingwinkiem. Easy. Znaczy, tu mamy pingwinka, tu mamy rekinka jakiegoś tam, czy tam jakiegoś wielorybka, czy co tam, żółtodziobek jakiś, cokolwiek to znaczy. Long Rage'a sobie zrobimy. No, źle postawiłem, można było centymetr tu, żeby jeszcze tutaj miał zasięg, no ale tu ma za to większy zasięg, jakbyśmy coś mieli tracić, więc jest w porządku. Nie ma żadnego eko tutaj, więc nie musimy się martwić o to, czy budujemy farmy teraz, czy coś. Po prostu nie budujemy. Po prostu upgrade'ujemy nasze małpy. Czyli nasz statek. Mamy już ledy. Dobre ledy mamy już. Zaraz będziemy mieli camo ledy. Więc będziemy spokojnie. Natomiast mimo wszystko będziemy chyba szli w środkową ścieżkę. No pytanie jest właśnie, czy będziemy... No tak, teraz już nie mamy wyjścia, bo przecież nie zrobimy samolota. Nie można trzeciej ścieżki odpalić, nie? No, jest na speedzie, okej. Okay. No to mamy camo, mamy ledy, mamy trochę na spam, więc jako tako sobie poradzimy. I tego darta możemy postawić na nowo. No bo ten dart i tak już jest zmarnowany, nie? W sensie takim, że... I tak już nam zejdzie z puli, tak? I tak nam zejdzie z puli, więc możemy go sobie tutaj dostawić. I co z niego spróbować zrobić? Też kamoledy? Nie, aż tyle nie potrzebujemy. Zrobimy go sobie pod crossbowa. Ale najpierw cannon ship. Dobra. No i jedziemy, no. Nie ma paniki na razie. Pat Fust i tutaj jest mordercą. On tutaj 100 balonów naraz jedną łapą przygniata. To jest potwór. No dobra, na 40 mimo wszystko by się przydało może hakiem wciągnąć tego Moaba, żeby się nim nie przejmować. Czyli co? Zbierzemy sobie 4,5 koła. Na 60 BFB sobie wciągniemy hakiem, więc nie ma paniki.
Może spróbujemy to dwoma małpkami zrobić, żeby się tu nie denerwować, że zabraknie nam później, jak będzie jakiś kryzys, no. Lubię takie odysejki. Takie odysejki są fajne, bo takie odysejki to wiecie, trzeba kombinować. Nie ma tak, że wrzucacie 15 małpek i se radzicie. To ten statek byłby lepszy przy padzie Fusti. Ten pad Fusti w zasadzie teraz jak krzyknie, to na nikogo to nie działa, więc trochę to ustawienie jest takie se. Trochę to ustawienie jest takie se, bo nie korzystamy z pasywki pata Fustiego, ale no cóż. Ale za to ma mietłę, za to ma mietłę i se poradzi z mietłą. W sumie jakby pad Fusti dobrze levelował, to i pad Fusti może ciągnąć 60 BFB, zgnieść, tam wygnieść i tak dalej, nie? Jakby odpowiedni poziom wbił. Na razie w ogóle jesteśmy niezagrożeni niczym. Straciliśmy to jedno życie troszeczkę z naszej winy przez wolne granie. No ale cóż. O, idą ledy. Mamy tutaj pata Fustego przygotowanego. A jeszcze niech się wkurzy. Niech się jeszcze chłopina wkurzy. To tym ledom da tutaj popalić. No jak zrobimy sobie monkę pirata, możemy sobie później iść tutaj dalej w crossbowa. O, idą ledy. Pat, wkurzaj się. On tam je odrzuca od razu te ledy. Cofa też wszystko. Skubaniec, twardziel. 33 kamo, nie boimy się, bo mamy statek. No statek jest tutaj naszą na razie jedyną poza tym dartem obroną na kamo. Ale zaraz będzie mocna obrona, kamo wszystko, kamo ledowo, mabowo, bum. No i teraz czujemy się spokojni. Mamy tutaj trzydziałowy statek, nie boimy się niczego. Nie boję się, gdy ciemno jest, moi drodzy. No to sobie podniesiemy crossbowka i będziemy się zastanawiać, czy nam cokolwiek będzie jeszcze potrzebne. O, zobaczcie, darcik jak bije. Darcik te kamo bił, statek strzelił raz i po kamo, nie? Zrobimy sobie kusznika pod quickshoty. Zbierzemy na sharpshooterka. I będziemy się przyglądać rozwojowi wydarzeń. Może się uda jakiś piąty tier zrobić, zobaczymy. Wkurz się. Dokładnie, bądź wkurzony. Ale myślę, że nie będziemy drugiego statku dostawiać. Myślę, że tak, spróbujemy to skończyć. Tym bardziej, że 60 po prostu mogę kliknąć cyfrę 2 i hakiem wciągnąć ten 60, jeżeli Pat nie będzie miał swojego skilla. Dobra, mamy sharpshooterka. No i co? No i się przyglądamy nad rozwojem sytuacji. Nic nam się tu nie powinno wydarzyć złego. Oprócz tego, że nie korzystamy ze skillu. Ze skilla Pata, bo nic koło niego nie stoi, nie? Więc nic nie bufuje. Czego my się tu boimy teraz? No w zasadzie niczego. W razie kryzysu dostawimy drugi statek, bo mamy tu drugi statek przewidziany na tą mapę. Ale nie planuję. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny drugi statek na tej mapie. I że tak po prostu zakończymy tą mapę, ewentualnie nazbieramy jakieś pieniądze w międzyczasie. Aczkolwiek nie wiadomo. Hap. No, am do buzi i jedziemy dalej. Wkurz się, pacie, wkurz się. Am do buzi i jedziemy dalej do 50 wakacji, do 50 rundy wakacji. No i tak samo 60 zrobimy, po prostu wyjdzie BFB, a my go am do buzi, nie? Jedyna rozrywka, jaka nas na tej mapie czeka, to wkurzanie się pata, nie? O, kamo. Kamo, pat się nie może wkurzyć na kamo. To niedobrze. To niedobrze, pacie, że ty nie możesz się na kamo wkurzyć. Nie podoba mi się to. O, straszne zebry na nas idą. Mam takie dziwne wrażenie, że troszkę żeśmy ten, przeinwestowali tak w tą mapę. Nie, no dobra, jeden statek mógł mieć problemy. Kusznik tu się przyda, żeby to pomóc. No, zaraz zaczną też moaby nas troszeczkę bardziej gwałcić, nie? Attack speed dopiero, 8 level dopiero. No, może być problem z 10 levelem. Bez Monkey Knowledge na szybsze levelowanie.
Może być problem. No dobra, mamy 23 tysiące sharpshooter, 21, ten nie sharpshooter, tylko crossbow master, 21 super mega statek. Super mega statek dodaje extra cash from each moab class bloon. No, extra cash możemy tutaj łapać. W sumie to będzie fajne, w sumie to będzie fajne. Będziemy 3 moaby nawet łapać. To może być śmieszne. Crossbow Master oczywiście byłby już rozwiązaniem wszystkich naszych problemów, ale po co? Jak można sobie potrolować i zrobić Pirate Lorda? Crossbow Master już by sam to wysolował, ale mamy Pirate Lorda, o. I będziemy z niego korzystać, moi kochani. O, zapomniałem, żeby się Pat wkurzył. Jeden maabik tylko? Czy więcej? Jeden? No to am do buzi. Ten skill jest tak szybki, więc zaraz wyskoczą następne. Będziemy wszystkie robić am do buzi. Jest następny kolega. Zanim dojdzie, pójdzie am do buzi. Abs. Ja się tu nie będę z mobami pieścił, moi kochani. Nie ma pieszczot z mobami. 8 level, dobra. Atak range mu się zwiększy, więc może będzie miał nawet możliwość boostowania crossbow mastera. Am do buzi. Oj! Dałem się zbejtować na jednego moaba. Am do buzi, odrzuć go dokładnie. Odepchaj dziada, odepchaj dziada, odepchaj dziada, no. Dobra, czekamy, bo może znowu będzie drugi. Jest drugi łobuz. Trzeci? Jest trzeci, haps, trzy naraz. Easy. Easy. Maciej to jest skiller. Skiller, killer. Denerwuj nosie, pacie, fusty. O, nowe maby idą. Dwa tylko, no to haps. Dobra, idzie następny. Jeden tylko i z ceramikami, dobra. Dobra, pad go odrzuci. Nie, nie odrzucił, no to go statek zabije. Pierwszy normalnie zabity map w tej grze, nie? O Jezu, bo tutaj ceramiki jakieś tutaj nas próbowały zająć naszą... A, do buzi. No bym jeszcze 7 tysięcy miał, to bym mógł zbudować jeszcze crossbow mastera, ale może zabraknąć. Chyba, że będą jakieś moaby, z których dostanę extra cash, na przykład ham. O, jeszcze dwa. Nie, to nie, to nie, ja chcę je na haka. Dobrze, odrzuć je, jeszcze raz je odrzuć. Nie, dobrze, odrzuć je. Chciałem je na haka. Jeden tylko? A, są dwa? Dawaj dwa. Dobra, 23500, jeszcze 3000. Następny biegnie. Oj, szkoda, że aż dwa. Jednego złapię może. O, dwa złapiemy. Haps. Dobra, musimy teraz skilla naładować na 60, nie? 23500. Kamoledy. Kusz się tam. Jest crossbow master, więc idealnie na 60 turę. Cześć BFB. Haps. Okej, okay, easy. Easy, dwie małpki. Zmarnowaliśmy statek i zmarnowaliśmy jednego darta. Okej. Mykej. Mykej. Tu mieliśmy przeznaczone dwie ninja i snajpera, tak? Dobra. Bierzemy sobie ninja tu. On wtedy będzie łapał to, to i jeszcze to, nie? Go. No i go. Jeden ninja pójdzie standardowy, 401, to tam 402, a drugi zrobimy 204 na moaby. Dobra, musimy trochę tego naszego ninja podszkolić, żeby on tutaj nam zaraz życie nie natracił. Dobrze, 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 dobrze. Mam nadzieję, że sięgamy do traka, ale obawiam się, że chyba nie. Chyba, że chyba tył nie obskoczymy, trzeba było tutaj postawić go. Żeby tylną część traka. Myślałem, że ten Ninja Discipline mu powiększy znacząco ten range, ale nie za dużo mu podniósł. Tududu. Zaraz tutaj Seeking Shurikeny trzeba będzie dorzucić, bo te balony. Ledy, Boże, ledy niedługo. Czyste panie Maćku, ledy. Ledy zaraz będą. Zbieramy pieniądze na Patafiustego. Przecież ja ledów nie rozbiję tym snajperem. Tym ninjom. Dobra,
musimy spowolnić trochę, bo ja się boję, jak wyskoczy. Nie pamiętam, w której turze ledy wychodzą w alternacie. Więc jak nie zbierzemy na pata, to się szybko ninja tego snajpera odpali, nie? 1-0-0 nawet, kupiego. Dobra, idziemy. Nie ma ledów. Dobra. Nie ma ledów. Gdzie my tego pata postawimy? A pod ninją niech będzie. Będzie bufował ninja nam tutaj, nie? O. Albo nad. Nad się nie zmieści. Dobra, musi być pod. Musi być pod nad szpat Fusti. O. Nie chce stoi. Dobra. Trąk. O, widzicie? Już ledy się zaczęły. Już nas chcieli oszukać z ledami. Oszukiści. Gorzej, że nic na kamo ledy w tej chwili nie mamy. Co się stanie, jak wyskoczył kamo ledy? Co zrobi Maciej? Nie wiem, co zrobi Maciej. Coś może wymyśli. Podda się na przykład. Zrobi alt F4 i zamknie odcinek. Coś wymyśli Maciej, no. Dobra, robimy Seeking Shurikens i to jest koniec naszej miłości. Dobra, na razie tyle ode mnie dostaniesz, bo ja tu muszę kamoledy. Albo drugi ninja, albo po prostu snajper. Może wejdziemy w snajpera z tego tytułu, że postawimy go tutaj koło pata, żeby w razie czego pat go boostował, nie? Będziemy teraz mieli sens odpalać boost pata. Dobra, kamo ledy to będzie tak. O, strong. Myślę, że zrobimy sobie z niego po prostu main moaba. Żeby nas tutaj nie goniły moaby? Nie wiem. Sharpnera strzelimy, żeby tutaj rozbryski szły na tej linii prostej, jak on będzie strzelał. Tu, no, tu byłby lepszy z tym Sharpnerem, nie? Ale tutaj też zły nie jest. Jak tu będą skręcać, to też będą ładnie bici, nie? No dobra, jak mamy ciśnienie, to odpalamy skilla i nasza ninja i snajper strzelają, nie? Strzelają. Dobra, kaltropy możemy rozrzucić. Zrobimy chyba main moaba. Bo to są alternaty, więc będą duże moaby szły, nie? W 40 będzie pancerny moab, więc nie chcielibyśmy, żeby nas zabił. A mamy tylko 45 życia. Gdzieś jeszcze zgubiłem 4 życia. Może nawet w tej grze nie pamiętam. Na tej mapie może nawet. Kto to wie? Kto może wiedzieć takie trudne rzeczy? Deadly Precision to będzie 20 damage'u na shota. To będzie doskonałe na moaba. Dobra, odpalmy skilla. Będziemy mieli bezpieczeństwo. O, kamoledy. I co robimy kamoledom? Żremy je na śniadanie. Żremy je na śniadanie. Chociaż nie wiem, czy najpierw nie Blunjitsu. Żebyśmy tu mieli spokój z tymi naporami przeciwników. O, Blunjitsu tutaj teraz będzie ładnie czyścił. I teraz Deadly Precision sobie zbierzemy. Zobaczymy. Czy byłyby szanse, żebyśmy zrobili 80? Tak? Chyba nie. Chyba nie. Może być ciężko. Żebyśmy tak dwoma małpkami do 80 doszli. Dobra, odpal boosta. Niech tu się denerwują nasze małpki. No teraz przynajmniej dobrze rozstawiłem, więc nasze małpki dostają boosta od pata Fistiego, nie? Więc jest tyle dobrego. No i dobra, przed moabem będziemy mieli Deadly Precision, to powinno pozwolić zabić tego moaba, raczej. Taką mam nadzieję, nie? Bo main moab 5000 kosztuje, to trochę dużo. Może będzie nazbierać w dwie tury. Tu raczej nic nie nazbieramy w dwie tury, więc albo dostawiamy drugiego ninja i robimy z niego sticky bombę, no ale mimo wszystko main moab jest trochę tańszy niż postawić nowego ninja i liczyć na sticky bombę, która sama sticky bomba kosztuje 4,5 koła, nie? Więc załóżmy, że zbieramy na main moaba. No przy czym sticky bomba by miała dużo lepszy popping power, nie? To też jest fajne.
ten main map to jest tylko i wyłącznie stun na Moaba, nie? A sticky bomba to jest sticky bomba, więc może ją tutaj gdzieś wymyślmy. Czy ty byś miał tutaj zasięg? No nie bardzo. No nie bardzo. Oho. Ko. Jedynka, 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 jedynka. Strzeloj, 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 zabijaj, dobra. No mamy do 50 levela trochę spokoju. Może sobie go postawimy tutaj. Niech on sobie tutaj sticky bombuje, zanim tu będą podchodzić do nas. O. O. Na strągu. O, niech on tam rzuca bombki. O, elegancko. Elegancko się chłop zachowuje. No i dobra, to tu potrzebujemy 40 tysięcy, tu potrzebujemy 35, czyli zbieramy piątkę na main Moaba. O, i on tam trochę stoluje te balony, więc troszkę wolniej one podchodzą do nas. Nic, jest okej. Okay. Zdaje się, że jest okej. Okay. No, jak ładnie on sobie tam radzi. Ze snajperem. On je stoluje, snajper zabija, jest w porządku. I pomalutku, pomalutku, o, main Moabik i jeszcze bombka na pysk, nie? A, dobra. To jest zła lokalizacja dla ciebie, przyjacielu. Ty musisz tutaj mieć lokalizację. Ty musisz mieć tutaj lokalizację, bo tam main Moab wjeżdża i ty wtedy mu bombki zasuwasz na main Moabie. To jest strategia. Przy okazji zabezpieczasz tyły, o. To jest lepsza lokalizacja dla ciebie. I teraz jak wjedzie main Moab, to snajper zestunuje Moaba, a ten mu będzie bombki rzucał na mordę, nie? Haha. Ha. Ha, ha, ha. Bo ma poza track range'a, więc powinien sobie poradzić. No dobra, ale na co my teraz zbieramy? W sumie na nic, tak? Zbieramy pieniądze na jakiś piąty tier. O, widzicie? Rzuca tam bombki już elegancko. Bum, bum, bum. Master Bombera sobie zrobimy, co? O, widzicie? O, i map zestunowany, dostał bombkę na pysk. I tam już doszedł wyczyszczony. Pięknie. Pięknie, Maćku, pięknie. O Jezu, tu coś nie jest pięknie. Uuu, wkuszcie się, bo tracimy życia. Dobra, zaczyna się robić nietęgawo. Jak my 63 przeżyjemy z jednym naszym ninją? Nie mam zielonego pojęcia. To może być problem. Że nie wziąłem w swoich bolidach pod uwagę czegoś takiego jak bumerang i działo. to może być problem. No, niestety nie zaplanowałem czegoś takiego jak bumerang, działo, jak cokolwiek innego. No tu już mam trzy małpki na tej mapie, więc co oszczędziliśmy? Jednego darta oszczędziliśmy na poprzedniej mapie, to może by nam coś mogło i pomóc. No, on coś tam se z tymi ceramikami radzi. Snajper też ma niezły damage ceramiki. No jakoś te ceramiki nas tak strasznie nie gryzą. Chociaż odpal skilla, bo tu robi się nerwowo. To mamy najtańszy piąty tier, 35 tysięcy i 40, Jezus Maria. Dobre, że te Moaby tam się stunują, bomby dostają, to jest dobre, tylko kurczę, no ten ninja sobie nie poradzi. 63. I pytanie, czy my do 63 w 5 tur nazbieramy tutaj 35 koła, nie sądzę. To może być troszkę problem. Bo 63 może nas zabić. A z drugiej strony nie chcę tego darta dostawiać, którego oszczędziliśmy sobie na poprzedniej mapie. No jeszcze 10 tysięcy. 12, w zasadzie 11. 59, wkuszmy się, bo tutaj jest dużo kamoledów. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, nie, nie, nie. Strasznie za dużo puściłeś tych balonów, tych kamoledów. Nie, 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 nie. Musimy podjąć jakieś drastyczne środki. Musimy podjąć jakieś drastyczne środki. I to bardzo drastyczne środki. Z tymi kamoledami. Dlaczego ty ich tak dobrze też nie czyścisz? Też powinieneś.
Oj. Niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Może wcześniej się zdenerwujemy, co? Może się wcześniej ty masz strąga? A, ty strąga ustaw. Może to pomoże. Dobra, o, dobra, dobra. I następne rozbijaj, dobra, dobra. I następne rozbijaj, dobra, dobra. I rozbijaj następne, dobra, dobra. I teraz speed. Dobra, 300. No nie, no weź się ten stunuj dobrze. Ale to jest źle, bo to umieramy od tego. No niedobrze, musimy coś tutaj dołożyć. Jest problem. Albo coś zmienić. Jest problem. Jest duży problem. No weźmiemy tą pożyczoną. Pożyczonego darta weźmiemy. Pożyczonego darta weźmiemy. Go. Teraz musi się udać, kochani. Teraz musi się udać. Boom, boom, boom. Pożyczyliśmy sobie na to kamoledy. Kto tam jakieś kamoledy widział? Ktoś widział jakieś kamoledy, bo ja nic nie pamiętam. Żadnych kamoledów tu nie było nigdy. Nigdy tu żadnych kamoledów nie było. Ja nic nie pamiętam. Kto tam pamięta jakieś kamoledy? Nikt nie pamięta kamoledów. Ktoś mówił, że kiedyś jakieś były, ale nikt nie pamięta. Dobra, to wbrew pozorom może też pomóc 63. Na szczęście. Aczkolwiek 35 tysięcy i 12 to jest 22, to nie. Czemu ty nie stunujesz tego Moaba? No. Stunować mi tu, dziadu. 63, zobaczmy. Oho, oho, zobaczyliśmy. Przybyliśmy, zobaczyliśmy i ceramiki pojechały, ale musimy skilla strzelić, nie? Musimy strzelić skilla. Zobaczmy. Ciach, ciach. Dobra, pierwsza fala ceramików poszła. Może jego z lasta trzeba będzie przestawić. A, bo ty jesteś na ferście cały czas na strągu, synu. Synu, córko, dobrze, dobrze, okej. To co się wydarzyło, żeśmy wtedy prawie zginęli? Może od trzeciej fali, trzecia powinna być chyba troszkę większa. Albo wystarczyło ninja dać stronga, nie? Chociaż tu tych moabów trochę i zaraz jeszcze wjadą ceramiki, jadą, 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 jadą. No dobra, nic nie dojechało. Easy, 6-4, dobra. Żyjemy. Czyli co, ninja na stronga się strollował i się nie zrobił? Jezu, coś tu się niedobrego dzieje, weź tu skilla zapodaj. Bo zaraz umrzemy. Dobijaj, dobra. Sniper dobije może. Dobra, Bunjitsu też sięga, okej. Dobra, teraz mamy skilla pata. Hap do buzi. Hap do buzi, mówię. A, psz, wycisnęliśmy z niego. Wszystkie soki, dobra, skill. Skill, 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 bo umieramy. 35 tysięcy, 12 to jeszcze za mało. Mam takie dziwne wrażenie, że mój Grandmaster Ninja więcej zrobi niż czwarty tier ninja i ten darcik. O Jezu, 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 Jezu! Życia. Nie wiem dlaczego nie przerwałem tego. Chciałem być uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0. Dobra, zróbmy to. 35 koła, czyli jeszcze chwila. Zostawiam sobie 5 życia na koniec. No jednak brak odpowiedzi na takie czyste spamy nie jest dobry. Wypadało mimo wszystko wziąć jakiegoś bumeranga albo działko, nie? Na jakieś czyszczonko. No, Ultra Juggernaut.
jest jaki jest, no. 23 tysiące potrzebujemy. Niecałe zresztą. Dobra, hap i hap. Nie, dobra, mam nadzieję, że ten Grandmaster Ninja to będzie potwór. I że on tutaj nam będzie czyścił wszystko, nie? Taką mam nadzieję. I możemy sobie oddać naszego... tego... Zróbmy to tu. Niech on tutaj zabezpiecza flankę, co? Tak. O. Niech on tutaj zabezpiecza flankę w razie, jak coś nam przejdzie tędy, to żeby jeszcze tu strzelał, o. I powinno być ok. Także zużyliśmy zaoszczędzonego darta. Dobrze, żeśmy go oszczędzili na poprzedniej mapie, bo... No, znaczy nie, my statek oszczędziliśmy, nie darta. O Jezu. O Jezu, my statek oszczędziliśmy, a nie darta. Dobra. Mamy dużo wodnych jednostek. Musimy sobie radzić z wodnymi jednostkami, żeby je zużywać. No tu już nie powinno nam za dużo się wydarzyć złego, mam nadzieję. Mam taką nadzieję, nie? Czego ten main map? A, bo tam jest ten, tam pewnie jakiś BFB siedzi i on main mapował BFB, a zwykłe mapy sobie tutaj wleciały, nie? Więc to też jest trochę riski, nie? Jak idzie BFB i kilka moabów, nie? Albo idą dwa BFB i on rozbija jednego BFB, wlatuje seria moabów, a main map idzie na BFB z tyłu. Można by go spróbować przestawić jakoś na firsta albo na coś tam, nie? Ale to... Zwykłych moabów my się nie boimy nawet w Fortify'u, bo mamy Grandmastera Ninjitsu. O, znowu jakieś kamoledy leciały. Weź tam odpalaj, bo my mamy tylko 5 życia. Weź tam zjedz jakiegoś. Stunuj tam, dobra, jeszcze górę. Czemu góry nie pilnujesz? Czemu góry nie pilnujesz? Czemu góry nie pilnujesz? Dobra, żyjemy. Jezu. 7-6, to będzie problem. 7-8 to będzie kolejny problem. Już się boję. Nie wiem, czy nie chciałbym darta wymienić na czas 7-8. O Boże. Podenerwujmy naszych chłopaków. Zjedz coś, żeby było troszkę lżej. Patfius, ty to grubas. Lubisz leć moaby. To jak ich odrzucił. Gdzie leziesz, chamie? Czekaj na swoją kolejkę. Gdzie leziesz, chamie? Gdzie cham lezie? O Jezu, o Jezu, 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 Jezu. 7-6, 7-6. Grandmaster Ninja i Kusznik w akcji. Wyczyszczą to, czy nie wyczyszczą? Mamy 5 życia tylko, wyczyszczą. Dobra, jeszcze snajper strzela, okej. Okay. No, wprowadziłem się w stan ryzyka. Powiem wam, że tak celowo też chciałem... Pomyślałem sobie, że przerwę tamtą rundę, jak traciliśmy życia. Z drugiej strony pomyślałem, będzie ciekawiej, jak będę na takiej granicy śmierci. Będziecie się śmiali, a będzie zaraz... A kysz, 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 niech zginie. Ja znam was. Ja znam was, dranie. Dobra, ten Grandmaster Ninja sobie jakoś radzi, nie? Grandmaster Ninjitsu. Dobra, dawaj go. Hap do buzi. No. Blep. Wygnieć go tam, pacie. Oj, ciach, wygnieciony. Ale tu coś za dużo, a bo ten TBFB pałuje z tyłu. A tu nas moaby atakują. Wiecie, to na strongi też ma swoje minusy. Bo on zamiast rozbijać te moaby, co idą, to tam pałuje tego BFB. Jeszcze więcej moabów nam robi, nie? Złap jednego, zgnieć. Więc możliwe, że trzeba będzie go przestawić na strongi, na firsty znowu. Ojojoj, ojojoj. Dużo różowych, dużo różowych. I jeszcze ceramik jeden, o nie. O nie, o nie, dobra, żyjemy. Dobra, idź ty na firsta teraz już. Czyś te moaby. Nie rozbijasz następne BFB, że nie wiemy, co się dzieje. Będzie ła... O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, 7-8, o Jezu, Jezu, kamoledy, kamoledy, przecież my nic na to nie mamy, kamoceramiki. Kamoceramiki. Czy my to damy radę? Weź tam zestunuj jeszcze dobrze. W
wkuście się, chłopaki. Dobrze. Dobrze, dobrze. O Jezu. Dobrze. Grandmaster Ninja Kery. Easy. Dobra, uff, żyjemy. Żyjemy, żyjemy, co to za życie? No, właśnie, co to za życie? Teraz mam 5 życia, to się boję. I się pilnuję ze wszystkim, co się da. Dobra, go. Nazbieramy zaraz na crossbowa, nie sądzę. Żebyśmy zdążyli w tej gierce nazbierać na crossbowa. No ale trzymam guzik tutaj na escape i na jedynce w razie czego. Jedynka. Dobra. O Jezu. Myślę, że powinniśmy wyłączyć speeda i obserwować, czy Grandmaster Ninja to zrobi. Ma do pomocy tam crossbowa, więc to nie jest tak, że to biedny sam Grandmaster Ninja. Dobra, poszło 7-8. Jest ok. 7-9. Jedna z gorszych spamowych rund. A crossbow mastera jak nie było, tak nie ma. No rzucaj bomby. Czego go nie podpalasz? Co z ciebie za sticky bomber? Weź zjedz tego mała, bo tu przeszkadza naszej rodzinie. Jezu, jeszcze tam jakieś kamo ledy. Co to idzie? Jakieś kamo zebro ledo. Dobra, wkuszcie się, chłopaki, bo robi się niebezpiecznie. Dobra, tu na razie... O, to było dobre. Wziął go, cofnął, przy okazji go zabił. To jest dobre. Idzie następny. A mój map tam pewnie jakiegoś BFB trzyma w ścianie, nie? Albo zomga już jakiegoś. Weź go zgnieć. Bum. No, zomga trzyma w ścianie. Oj, to zaraz tu przyjdzie do nas ekipa Rogala. Ale żyjemy, to się liczy, moi kochani. Najważniejsze jest, że żyjemy. Ja nie chcę robić disake tak, że nam wszystko wychodzi, nie? No dużo fajniej jest, jak są nerwy, nie? No, mam dziwne wrażenie, że robi się nerwowo, więc odpalmy nerwówkę. O, dobrze zrobiłeś, odepchaj ich. Odepchaj ich znowu. Coś ty odepchał, jakieś gówna małe. Halo. Odpychaj te moaby, jakim prawem one tu przechodzą. Zmiotły je, zmiotły je. Zapomniałem, że mam pieniądze na crossbow mastera, no to easy. Nie musimy się martwić. O, boom! Crossbow master tutaj wszystko wyczyści już, o, zobaczcie, to już jest koniec. Tu już nam nic nie grozi, crossbow master z Grandmasterem Ninją. Easy. Easy, moi kochani, easy. Tamten. To jest dobre, ten stunuje, ten bombuje. Dobre kombo. Dobre kombo, ten ich tu stunuje na całej drodze, a ten ich bombuje. O, dobrze, mam statek odzyskany, to się tutaj go zużyje. Dobra, co my tu mamy na trzeciej mapie? 3-70 na rewersie. Okej, 3-70 na rewersie. W porządku. 3-70 na rewersie może być. Może być 3-70 na rewersie. Zaczynamy na rewersie, czyli zaczynamy od stateczka. Stateczek tu gdzieś? No niech se stoi. Jedziemy z kosztem. Antystolingu nie robimy, ale damy se radę. Strzelaj stateczek, strzelaj stateczek. Czwarta runda, ciężka runda dla stateczku. Przecież my to możemy umrzeć, Jezus Maria. Nie! Statek, co ty robisz? Statek, co ty robisz? Dobra, jeszcze tutaj koło statku przejdą. Dobra, 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 żyjemy, żyjemy. Jezu. To są jaja, dobra, Subik. Subik, jesteś mi potrzebny. Dobra, nie powinniśmy się na razie obawiać niczego. Mamy subik, mamy statek, jest ok. Hmm,
mamy subik, mamy statek. Subik tutaj pierwszy przemiał robi, coś tam idzie do statku. Potem subik robi dobicie przemiału, więc jest w porządku. Dajmy tutaj te grejpszoty, niech tu będzie już spokój na jakieś spamy. On tak chlaśnie raz tymi grejpszotami to wszystko zmiecie. Jeszcze long range mu dam, żeby tutaj... Aj, szkoda. Liczyłem, że tu złapie te, co biegną i że będzie już tu strzelał od początku, nie? No cóż. Musi subikse radzić. Po coś tu jest, tak? Po coś tu jest ten subik. A dam ci long range. Dobra, przydałoby się Path of Justego postawić. To jest tylko rewers, więc nie będzie żadnych, nie wiadomo jakich, kamoledów w piątej turze. Więc nie ma paniki tutaj. Kompletnie. Przynajmniej na razie. Więc jak gdzieś tu w środku zorganizujemy Path of Justego i niech on tutaj grucha sobie, nie? Tym swoim pingiewinkiem. O. I gruchaj tu sobie, pacie w pusty. Na strągi cię nastawię, żebyś ledy w razie czego rozbijał, jak się kiedyś pojawią. I teraz jesteś potwór, teraz jesteś potwór. Dobra, i tak skończymy, spróbujemy tak skończyć tą mapę. Może. Tu byśmy wtedy sobie zrobili 2-0, tam 4, nie? I statek piracki. I on wtedy będzie miał zasięg tu, tu i tu, wszędzie, więc ten sub będzie wtedy naprawdę, naprawdę mocny. Ten statek będzie miał jakieś kamoledy. Już ma w zasadzie. Ten będzie miał tylko kamo w zasięgu statku. Ledów nie będzie miał. Nie można mieć wszystkiego. I możemy spróbować zakończyć tak mapę. To nie jest głupie, żeby znowu coś oszczędzić. O, bo może się później znowu przydać, jak na Alpinie. Tym bardziej, że tam będzie jedna kiepska mapa dla nas. W następnym odcineczku. Będzie kiepska mapa, będzie. Mam rację na was. Monkey Piraty, albo tutaj po prostu Advance Intel zrobimy sobie, żeby już subik strzelał po całej mapie prawie, nie? Tam, gdzie ma zasięg statek i na i pagle, to będzie strzelał, nie? Twin Gunsy. Teraz inwestujemy tu, bo skoro ma duży zasięg, to niech ten subik bije, nie? Mamy kamo, mamy ledy, więc się nie boimy o to, nie? Co się będzie działo, więc airbursty. Subik niech sobie strzela. Subik tutaj z natem sobie radzi, zobaczcie. Statek niepotrzebny. Dobra, mamy ledy, czyli tu musi poradzić sobie Pat Fusti z tymi ledami. Dobra, poradził se. No tylko jak będą jakieś grubsze rundy kamo, to niestety przejdą sobie bokiem obok naszego Pata i obok naszego suba i będziemy je musieli pałować od statku, nie? Na szczęście statek, jak ma Advance Intel, to oprócz zasięgu innych towerów dostaje ich cechę kamo. LEDowej niestety nie, ale kamo dostaje, więc jak ten statek ma widok na kamo, to ten subik może strzelać w balony kamo wszędzie tu, gdzie widok ma statek, nie? Więc to jest dobre. A kupimy sobie Armor Piercing Dart i powinniśmy sobie z mobem poradzić. No i zobaczcie, te kamo właśnie przechodzą. Jak tylko wchodzą w zasięg statku, to wtedy sub może do nich strzelać, nie? Zobaczcie. I ciach, i sub strzela, i pyk strzela, nie? Więc nie ma paniki. Więc dbanie tutaj Armor Piercing Dart to jest też załatwianie kamo. Z kamoledami trochę problem, bo trzeba będzie statek nasz podnieść, ale na razie szykujemy się na Moaba. Na razie szykujemy się na Moabera. Fajnie, cieszę się, że wziąłem Path of Justiego. To jest heros. Ja tego Herosa tak lubię, on jest taki podobny do mnie, ma taki sam sympatyczny wyraz twarzy, taki sam wysportowany, taką samą wysportowaną figurę.
taki sam gust, jeśli chodzi o ubiór. I równie z gracją trzyma mietłę, co ja. Równie z gracją trzyma mietłę, tak jak ja. Więc no, nie wiem, dlaczego ja nim nie gram. Ja następnego bossa żadnym Benjaminem, tylko Pat Fusty będzie jechany. Następnego bossa. I to jakieś Benjaminy. Netanyahu niepotrzebne. Będzie po prostu Patten Fusten. Patten Fusten. No dobra, to co, Monkey Pirate, i modlimy się, czy to nas wykieruje przez długi czas. Miejmy taką nadzieję, dobra. No Monkey Pirate to jest mocny upgrade. To są zamiast jednego kanona, trzy kanony, to już jest dużo. Nie będziemy go nawet łapać, zobaczymy, czy damy radę ładnie to wyczyścić, damy, więc możemy sobie grać dalej, nie? I zbierać pieniądze. I spróbujemy tą mapę zrobić w taki oto sposób. I zostanie nam, zostałoby nam na dwie mapy 2, 4, 6, 8 jednostek. Moglibyśmy po 4 rzucać na dwie ostatnie mapy. To jest ważne. Oho, kamo, zebry. Nic strasznego. Weź ty się zdenerwuj sam na siebie. No i teraz pytanie, czy wolałbym duży statek, czy wolałbym subkomandera. Czy subkomander coś jeszcze dostaje obok boosta? Extra pierce and damage to commander and all subs, okej. Okay. No dobra. Czyli dla siebie też da pierce i damage. Subkomander jest fajny, jak się postawi 20 subów, nie? I się nawala, to wtedy jest woo, baby. No dobra, co tu się dzieje niedobrego? Nic. Możesz się Pat wkurzyć, żebyś był śmieszny. Który tam level jest? 9? 8 dopiero, jej. Więc pytanie, czy Pirate Lord, czy Subcommander? Chyba Subcommander, trochę droższy. Ale wydaje mi się, że może nam więcej dać. Może dam nać więcej ze względu na to, że ma gigantyczny zasięg ten mapy. No, denerwuj się. Czy pewnie jeszcze nazbieramy na Pirate Lorda? O Jezu, 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 Jezu. Pytanie, czy Pirate Lord nam nie da więcej na obronę na 6-3? To jest pytanie. Czy Pirate Lord nie dałby nam więcej na obronę na takie 6-3 tury? Czy na 6-3 to i subik commander sobie poradzi? Dobra, robimy subkomandera, dawno nie robiłem. Dobra, wkurz się. Wkuszno się. Zrobimy subkomandera, a co? Hub do buzi. Powiem wam, że dobry pomysł z tym patem był. Leci ileś moabów, to my je odpychamy do tyłu i jest fajnie. O, paszedł on. Zmietły po ryju, paszedł on. Zmietły po ryju. Gdzie tam się pcha? Gdzie ty tam leziesz? Paszedł on i zmietły po ryju, haps. Zmietły po ryju, idzie następny. No, jebnik. O, zmietły po ryju, gdzie się pcha? Gdzie się pcha? Gdzie się pcha? Trzeci ten sam dostał. Czwarty raz dostał ten sam. No, ten subkomander, teraz to powiem wam, no, ma zasięg potężny. Damage też. W zasadzie chciałem powiedzieć damage, a nie zasięg. No, dość grube te strzałki wchodzą. Ten mob za dużo nie miał do powiedzenia. No i pewnie i tak na Pirate Lorda nazbieramy, więc wkuszno się, o. Gdzie ryknął, mob się od razu rozsypał. Jak on tam strzela na górę, to nie mam pojęcia. Jak te rozbryzgi idą, zobaczcie. No strzela w moby prawie po całej mapie. Skąd on to wie, że tą moc? Ten subkomander jest niezłym wariatem. Na jakiej podstawie on tam strzela, to nie wiem. To chyba jakieś rozbryzgi idą. On strzela tu najpierw w te na dole i rozbryzg idzie dalej.
Oho, oho, zdenerwuj się, pad. Dobra, statek niech to, chociaż... Bo to były kamoledy, więc my mamy problem... Oj, my mamy problem z kamoledami na subie, bo bijemy tylko kamo, jak wejdą w zasięg statku, ale jak statek rozbije kamoleda, to wychodzą już zwykłe balony kamo, które nasz subkomander zeżre, więc jest okej. Okay. O, i teraz też nie ma problemu. Przechodzą nas kamo, ale my tutaj robimy porządną robotę. Porządną robotę. No i zbieramy na Pirate Lorda i spróbujemy zrobić tą mapkę takim ujęciem, jaki mamy i zachować dla siebie 2, 4, 6, 8 towerów na dwie ostatnie mapy, czyli po prostu mieć luz, blues, o Jezu. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, dobra, Subik dał radę. O Jezu, Subik, 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 strzelaj w ceramiki, dobrze, Subik. Boże, ledy z ceramikami, nie dało się więcej, dobrze, Subik. O, Pat Fusty ma żarcie Moabów, bam. Odepchaj go z brzucha. On jest fajny, on albo miotło odpycha, albo z brzucha. Łap BFB, łap BFB. Łap BFB, mówię. Nie możesz złapać? No, złapał jednego BFB. Pat to jest morderca. On se stoi i nie przejdziesz. Albo dostaniesz zmietły, albo dostaniesz... Albo cię złapię i wciągnę. Albo z brzucha, nie? Łap tam... Łap Moaba. No, boom. 22, 680, zaraz będzie Pirate Lord. Idealnie się przyda, o, ciach. I teraz mamy każdą możliwą obronę przed Moabami. Możemy je wciągać na haki, możemy je gnieść patem, bum. Albo po prostu zabijać subkomanderem. Mamy wszystko, moi drodzy. Mamy wszystko. No i chyba nam się uda skończyć tą mapkę dwoma towerkami, więc jest dobrze. Siedemdziesiąta. Coś do złapania jest? Nie widzę, żeby coś nam leciało, jakiś mołap. Bo klikam dwójkę, jakby się zbliżał mołap, to od razu na haka idzie, nie? Ale nie ma nic. No i easy, zostały nam dwie mapki i po cztery małpki na każdą mapkę, więc coś fantastycznego i całe 5 życia. Damy se radę. Dzięki wam serdeczne, dokończenie Odysejki w kolejnym odcineczku oczywiście. Siemanko i pa pa!